Tak, kontrola wewnętrzna się zakończyła, tajemnicowa w funduszu. No, ale nic nie znaleźli. Owszem, że jest kontrola oczywiście negatywna, tak, do morza jest negatywna. Jest tam turbo i jest zaletę, chyba z 15 czy 16 albo więcej. Przeanalizowałyśmy to, mam dla ciebie kopię, także przeczytaj ją i nie skup jej, bo ja potem ją najwyżej zniszczę, póki jej nie dostaniesz oficjalnie, nie? Bo też chcemy, żeby wystąpił właśnie z pismem, tak? Że w związku z informacjami o zakończeniu kontroli prosisz o udostępnienie tego materiału, tak? Jednocześnie prosisz o informacje, kiedy będą wypłacone środki, tak? Komu do tej pory wypłacono, etc. Tak? Także Karola przygotowała takie pismo i troszkę się adresowałam do służ na dysku. Ono jest właściwie do wydrukowania, do podpisania przez ciebie i można by było to... Dużo rzeczy jest takich skupionych, wiadomo, że tam p***ają, że tam no, osoby to oceniały subiektywnie, że coś tam. Albo że było, ale najlepsze jest, że był za duży formalizm, kogoś tam odwalili. Gdzie nie pojawia się tak, że nawet taka sugestia, jakaś taka myśl, że wiesz, że ktoś mógł się umawiać co do tych ocen. Przeciwnie, te osoby, które były przeciwnie, przesłuchiwane, nie? Mamy, tak, bo każda osoba, która była zatrudniona, która oceniała, była taką przesłuchiwana, czy nazywana, to była, że oceniała według swojej wiedzy i miała dowolność w kształtowaniu oceny, tak? Tak, także pod tym względem akurat jest super, to wyszło. Mimo iż wiadomo, że jest negatywne, że to subiektywne, że trzeba to ujednolicić z serwaty, tak? No i ponownie nawet dyrektorki się zorientowały, że taka presja jest taka. Najśmieszniejsze jest to, że jak wzywałam ją nazwą Łuczyckiego, to ona była dyrektorem kontroli tam. Więc ja ją doskonale znam, to jest naprawdę lepsza gnida. Rozumiem, że moje przesłuchanie będzie w związku z kontrolniką. No ale tak, że teraz mamy kilka teorii, co tam może być, ale tak, więc jak się z tym zapoznasz, Marcin, no to sobie sam zobaczysz, jakie tam są kształtowane te zarzuty. Ale mi się wydaje, nawet jeśli nikt to dostał, to mi się wydaje, że oni będą o co pytać, nie? Ale wiadomo, że prawdopodobnie na pewno to dostali, nie? No w każdym razie... Więc tutaj, jeśli chodzi o tą kontrolę, no wiadomo, że to nie będzie tyle, ale to źle nie wyszło. Nie. W sensie oni się zakapućkali w takich detalach, jakby nie kwestionując całego systemu. No jakby idąc tym wątkiem niekwestionowania całego systemu, no to ogłosili dwa konkursy, jak to już mówiłam, nie? Powiem wam, że naprawdę Danuta, która jest teraz dyrektorką, ona jest takim starą biurą. Ona w ogóle z KSAP skończyłaś, żeby było śmiesznie. Pomek. Ej, to fajnie, nie? Super. Chyba na pierwszej promocji była. Ona ma gdzieś tak 60 lat. I ona w ogóle jest SN-ówką maksymalną. Jak ja byłam w MSW, tam zastępcą dyrektora w kadrach, no to ona była dyrektorką kontroli. I po prostu to była największa gnida taka, która tam po prostu krążyła. Ona jest taką ropuchą, więc wiecie, jak taka ropucha i po prostu na taka chłopaczka ucięła. Tak. Masakra. Po prostu my już się naprawdę boimy z Karolą, że on się wypruje. Bo on wszyscy, on miał wszyscy w funduszu, po prostu jak na niego patrzą, to są w szoku, że tak się obrócił i tak nadskakuje tym panią i jest po prostu... A on zawsze jest taki nadskakujący w stosunku do każdego, nie? Pytanie, jak to się skończy. Tomek, co ty mu tam zlecałeś z tego białego wywiadu? Nic. Z białego wywiadu? No, co on robił? Jakie rzeczy? Jaką on ma wiedzę? On przeglądał podmioty. On głównie rzeczywiście przyjmował poglądy i dbał o to, żeby różne eventy były na Zamościeście. Był jakiś materiał, wkładka do rzeczy, no to oni chcieli, żebym ja tam coś zrobił, no to Krzysiek tego pilnował i... Nie, to nie było jakoś tego bardzo. Tak, Domek, masz jakiś kontakt z Krzyśkiem? Żadnego. Że warto by było podjąć, nie? No tak, nie pytaj się, słuchaj, zobaczysz, co ci powie. Jak on ci dziecko rośnie? Dobra, ja nic nie wiem w przeciwieństwie do. A co wie? No wszystko wie, przecież robił jedenastki. Robił wam te białe wywiady. Ale biały wywiad to przecież to jest normalnie szukanie Google, no to co? Biały wywiad? Nie wiem, ale... Tomek, nie kazałeś mu połączeń między organizacjami tam mapować i tak dalej? No to szukaliśmy ich, żeby zobaczyć, czy nie ma nic złego, no, ale to jest... jak pomapował, to wszystko wie. Mógł robić coś takiego, że patrzył, czy w ofertach nie ma wielokrotnie zatrudnionych tych samych osób, czy u kilku podmiotów na przykład nie ma Kowalskiego, który by miał zarabiać dzięki temu 40 tysięcy miesięcznie, no ale to przeglądał ofertę, no ale nie mieliśmy takiego...
takiego gościa idzie. Dobra, za czasów p***ca natomiast no, robił jedenastki. No, myślę, że kluczowej listy nie widział, ale nie mam takiej pewności. To chyba tylko na to pytanie odpowiedzieć. Ja go nigdy o to nie pytałam. Natomiast no, jedenastki robił, więc wie, która jedenastka jest. Która? No i rozumiem, że teraz właśnie coś takiego przygotowują. To głównie Wojtek to robi. Ale też, że czy nie wiesz, jedenastki w podziale na okręgi wyborcze. Więc przepadam do jakiś czas na pewno.